trwają ferie zimowe w gminie Brzozów. Tradycyjnie cykl zajęć dla uczniów przygotowały władze samorządowe w porozumieniu z jednostkami kulturalnymi, sportowymi oraz placówkami oświatowymi. Każdego dnia na dzieci czekają interesujące warsztaty, turnieje, gry, konkursy i zabawy integracyjne. Dla aktywnych specjalną ofertę przygotował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W Szkole Podstawowej nr 1 w Brzozowie od poniedziałku trwa obóz piłkarski. Młodzi zawodnicy pod okiem trenerów doskonalą swoje piłkarskie umiejętności oraz uczestniczą w przygotowanych dla nich atrakcjach. W Orzełka gram już 4 lata. Na takim obozie mamy codziennie treningi, obiad, 2 sparingi mamy w tym roku. Na basen wyjeżdżamy. Mamy też konkursy. W tym roku mamy konkurs plastyczny. Ja narysowałam z kolegą stadion. Mam na imię Filip, przyjechałem z Końskiego. Poznałem nowych kolegów. Lubię z nimi grać w piłkę i jest fajnie. Ja przyjechałem tutaj z Brzozowa, mam na imię Kuba. Poznałem tutaj dużo kolegów. Lubię grać w piłkę, fajnie tutaj się bardzo bawię. Moim idolem jest Robert Lewandowski, ponieważ gra w reprezentacji Polski na pozycji napastnika i w przyszłości też bym chciał tam zagrać. To jaki jest twój ulubiony zespół? Moim ulubionym zespołem jest FC Barcelona, ponieważ dobrze gra i ma dobrych piłkarzy. Za rok na obozie piłkarskim też będziecie? Będziemy, tak. Nie nudzą się też miłośnicy tenisa stołowego, którzy już w pierwszy dzień ferii przyjechali do szkoły podstawowej w Turzympolu. 40 zawodników rywalizowało o Puchar Burmistrza Brzozowa. Przede wszystkim jest to popularyzacja tenisa stołowego. W naszym przypadku dzięki współpracy z MOSiR-em i dzięki panu burmistrzowi mamy nagrody dla dzieci. Jak widać, frekwencja jest bardzo duża. My rywalizujemy w kategorii mixtów, czyli dziewczynka-chłopiec. Chodziło o to przede wszystkim, żeby nauczyć dzieci dużej współpracy. O zaciętej rywalizacji i przygotowaniach do turnieju opowiedzieli zawodnicy. Była dosyć trudna. Było ponad 40 zawodników. A powiedzcie mi, długo trenowaliście? Tak. A gdzie trenowaliście? U nas w szkole. O Puchar Burmistrza Brzozowa zagrali też szachiści. Podczas dwudniowego turnieju pod okiem sędziego głównego Kazimierza Kozubala zawodnicy ćwiczyli stosowanie różnych strategii i taktyk, jednocześnie prezentując swoje umiejętności tak, aby wygrać. Ich zmagania ostatecznie zakończyło wyłonienie najlepszych szachistów. Cykl zajęć feryjnych dla uczniów przygotował też oddział dla dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oprócz warsztatów artystycznych i konkursów z nagrodami, czytelnicy chętnie wzięli także udział w spotkaniu z Kazimierzem Barańskim, który w przystępny sposób przybliżył dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy. W okresie ferii zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w zajęciach w bibliotece. W dniu wczorajszym odbył się konkurs czytelniczy. Mogę tylko powiedzieć, że najmłodszy uczestnik miał 5 lat i oczarował nas swoimi umiejętnościami. Czeka nas jeszcze wiele zajęć różnego typu. Są to zajęcia plastyczne, konkursy, gry planszowe, komputerowe i zapraszamy wszystkich chętnych. Podczas ferii warsztaty z książką organizują też filie Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oprócz czytania opowiadań i baśni dzieci uczestniczą również w zajęciach plastycznych. I tak na przykład w Górkach tworzyły leje, koguty i pawie przybliżające folklor kurpiowski. Z kolei w Przysietnicy, pomimo że za oknem panuje wiosenna aura, kierując się własną wyobraźnią, wykonywały zimowy krajobraz 3D. W aktywny i jednocześnie rozwijający sposób ferie zimowe spędzają zaś uczniowie szkoły podstawowej w Górkach. Pod okiem Elżbiety Wolańskiej-Dereń brali udział w zajęciach teatralnych. Od 8 lat pracujemy z zespołem teatralnym, techniką teatralną, która nosi nazwę Czarny Teatr. Bardzo tutaj współpracujemy wspólnie razem.
Bierzemy udział w różnych wyjazdach. Byliśmy w Rzeszowie, zdobyliśmy pierwsze miejsce, byliśmy w Jarosławiu dwukrotnie również. Także praca ciężka, ale dająca satysfakcję. Tematyka naszych wystąpień jest różnorodna, począwszy od takiej historycznej, poważnej, czy o takich codziennych scenek życiowych. Na próbach przeważnie robimy dekoracje, używamy farb fluorescencyjnych oraz rozwijamy też swoje talenty. Przygotowujemy się do konkursów lub przedstawień, które przedstawiamy w szkole. Pomaga mi rozwijać swoje hobby, którym nie ukrywam jest teatr i aktorstwo. I pomaga mi rozwijać się na płaszczyźnie technicznej przy przygotowywaniu materiałów, zarówno muzyki, jak i innych. Z kolei uczniowie jedynki w Przysietnicy spędzają czas na zabawach integracyjnych, grach, quizach i zagadkach. Dzięki temu odpoczywają od codziennego obowiązku nauki i odrabiania zadań, a jednocześnie, jak sami mówią, narzekać na nudę nie mogą. Ola, jak spędzasz ferie? Te ferie spędzam bardzo aktywnie. Byłam już na lodowisku w Sanoku ze szkołą. Mam zamiar wyruszyć na darmowe wejścia do kina oraz na basen. A nie brakuje Wam trochę śniegu? Trochę brakuje, ale fajnie jest też teraz. Maja, a co dzisiaj robiliście tutaj w szkole? Dzisiaj graliśmy w różne gry i różne zabawy i jest fajnie. Ja ferie zimowe spędzam bardzo aktywnie. Jeździmy z grupką przyjaciół na lodowisko. Chodzimy też na różne zajęcia do szkoły, które organizuje pani katechetka i jest bardzo fajnie. A ty? Ja za kilka dni wyjeżdżam z rodziną do Zakopanego na stok, na narty i mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Szkoła podstawowa nr 1 w Brzozowie ferie zaczęła z przytupem i to dosłownie, bo dzieci brały udział w zajęciach tanecznych pod okiem Natalii Chmielowskiej. Dziewczynki ćwiczyły różne układy choreograficzne, często wymagające dużych umiejętności ruchowych. Zimę w mieście można też spędzić z Muzeum Regionalnym w Brzozowie, które zaprasza na cykl różnych warsztatów i spotkań. Harmonogram zajęć feryjnych można znaleźć na stronie internetowej gminy Brzozów. Przyszły tydzień też zapowiada się ciekawie. Zapraszamy.